musimy się przekonać. Proszę Państwa, w ostatnich dniach dowiedzieliśmy się o kolejnych niezwykle bulwersujących działaniach podkomisji smoleńskiej kierowanej przez Antoniego Macierewicza, o manipulacjach, negowaniu prawdziwego przebiegu zdarzeń, o budowaniu i podtrzymywaniu kłamstwa smoleńskiego. W związku z tym we współpracy z innymi klubami opozycyjnymi składamy wniosek o specjalne posiedzenie Sejmowej Komisji Obrony Narodowej w tej sprawie. Od 12 lat w naszym kraju prowadzone jest śledztwo przez prokuraturę w sprawie katastrofy smoleńskiej. Prowadzone jest również badanie dotyczące ustalenia przyczyn wypadku przez Komisję Państwową, w ostatnich latach przez podkomisję. Najwyższy czas, by osoby odpowiedzialne w imieniu państwa polskiego za wyjaśnienie tej sprawy przyszły i wyjaśniły tę sprawę. Dlatego wzywamy na posiedzenie Sejmowej Komisji prokuratora generalnego. Wzywamy ministra obrony narodowej. Wzywamy szefa Państwowej Komisji do spraw badania wypadków lotnictwa państwowego, by przyszli i powiedzieli, jakie są ustalenia w sprawie katastrofy smoleńskiej. Dlaczego pozwalają na prowadzenie manipulacji, budowanie kłamstwa smoleńskiego Antoniemu Macierewiczowi. Dalsza działalność Antoniego Macierewicza jest obrazą dla pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej, jest obrazą dla wszystkich instytucji i obywateli państwa polskiego. Szanowni Państwo, przyczyny katastrofy smoleńskiej są znane od 11 lat. Ustalili je prawdziwi polscy eksperci z Komisji Jerzego Millera, potwierdzili biegli prokuratury wojskowej, a od dwóch dni wiemy, że do takich samych wniosków doszli również amerykańscy naukowcy. I od dwóch dni wiemy również, że powołana 6 lat temu podkomisja smoleńska została powołana w zasadzie tylko do tego, żeby oszukać Polaków co do przyczyn tragedii z 2010 roku. Ukrywanie dowodów, fałszowanie wyników, poświadczenie nieprawdy w dokumencie państwowym sprawia, że nie jest to podkomisja do badania wypadku lotniczego, ale podkomisja kłamstwa. Podkomisja kłamstwa smoleńskiego, za które płacą wszyscy Polacy, ale za które odpowiedzialność ponosi nie tylko Antoni Macierewicz, ale również Jarosław Kaczyński, premier Mateusz Morawiecki i minister Błaszczak. Wzywamy ministra obrony narodowej do natychmiastowego rozwiązania podkomisji, a prokuratora generalnego do niezwłocznego podjęcia działań w sprawie wyjaśnienia, dlaczego w dokumencie państwowym doszło do poświadczenia nieprawdy. 12,5 roku podziału Polski, 12,5 roku stworzenia piekła i wojny polsko-polskiej tylko i wyłącznie w imię partykularnych interesów PiS. Kaczyński cynicznie i świadomie rozgrywa nieszczęście całej Polski, nie tylko swoje czy innych bliskich ofiar katastrofy, ale od 12,5 roku żeruje wraz z Antonim Macierewiczem i całą rządzącą ekipą na podziale, który stworzyli. Kłamią, oszukują i manipulują. Kłamstwo smoleńskie, wypowiedziane przez wiele lat przez Antoniego Macierewicza, zatruło Polskę. Zatruło też spokój naszych zmarłych. To Macierewicz i Kaczyński doprowadzili do ekshumacji, które dla wielu rodzin ofiar katastrofy były traumą i naruszały jedno z najintymniejszych praw człowieka. Prawo do śmierci, do godności również po niej. Parę miesięcy temu w raporcie opublikowano obsceniczne zdjęcia. W pełni świadomie Antoni Macierewicz dopuścił do tego, by zdjęcia, w tym zdjęcia zwłok świętej pamięci Lecha Kaczyńskiego ujrzały światło dzienne. To jest bezczeszczenie zwłok. Teraz dowiadujemy się o fałszerstwach, o ukrywaniu kawałków raportu. Ukrywaniu dlatego, że nie pasuje do politycznej tezy. Tezy, która od lat się sypie, tezy, która nie ma żadnego prawomocnego ustanowienia. Dlatego oczekujemy i domagamy się od premiera Mateusza Morawieckiego natychmiastowych działań i wyjaśnień. Domagamy się rozwiązania podkomisji, przeliczenia odpowiedzialności. 30 milionów złotych publicznych pieniędzy wydane na kłamstwo i oszczerstwo. I co więcej,
domagamy się, by Antoni Macierewicz został rozliczony za fałszerstwo. Tu powinna wkroczyć prokuratura, tego będziemy się domagali i mogę Państwa zapewnić. My nie ustaniemy w dbaniu o prawdę i praworządność. Panie Macierewicz, panie Kaczyński, jak można tak kłamać? Czy są jakieś pytania? Dziękujemy. Dziękujemy.